żeby zacząć od historii. Tak, czy będzie. Przebij mi to. Cześć. Cześć, witajcie w kolejnym Ranym Poniedziałku. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Stachurski. Cześć. A ja jestem Suser standardowo. Także dzisiaj cofniemy się do odległej niemieckiej galaktyki, a prezentować będziemy styl, jakim jest Bog. Kojarzysz może jakieś polskich przedstawicieli i piwa w tym stylu? Przede wszystkim Koźlak Sandera, który jest głęboko w moim serduszku, bo to było jedno z pierwszych dwóch piw, które mieliśmy na kranach w małej setce jeszcze. I wypiłem go bardzo, bardzo dużo, więc można powiedzieć, że Koźlaka jestem specjalistą. Myślę, że dużo osób zaczynało swoje przygody piwne też od właśnie tego piwa. Tak, bo to jest bardzo, to była bardzo ładna malowana butelka, chyba już nie jest malowana, teraz chyba jest etykieta. W każdym razie na pewno wtedy to piwo się wyróżniało na rynku. No i bardzo dobry przedstawiciel stylu. No a poza tym szereg innych Koźlaków. Swoją drogą wracając do Ambera też, nie wiem, czy miałeś okazję pić pewną wariację, jaką puścili pod koniec zeszłego roku na temat tego piwa. Śliwka na boku, swędzoną śliwką. Tak, bardzo, bardzo fajne piwo. A poza tym to jeszcze było, co tam jeszcze pamiętasz? Trzech kumpli puścił Koźlaka. Perun z Behemotem. Tak, Perun z Behemotem. Z Kości Szewa był swojego czasu też Bok. Z Kości Szewa był Bok. Nepomucen miał Koźlaka też. Faktoria. Trochę tych Koźlaków się przewinęło naprawdę. Zwłaszcza w ofercie browarów restauracyjnych na pewno jest cała tak, gama, bo to też jest jeden z takich klasyków sezonowych, że tak powiem, które się pojawiają raz na jakiś czas. Najlepsze szkło to jest albo tradycyjny kufel, albo snifterek, bo tutaj mamy też bogactwo aromatów. Temperatura serwowania od 8 do 12 stopni. Jeśli chodzi o parametry, to ekstrakt początkowy jakiś 16, może 15 do 18 stopni plato. Końcowy tak około 4 do 6 stopni. Goryczka nieduża, między 20 a 35 stopni w skali IBU. Jeśli chodzi o alkohol, to tutaj jest tak od różnie się podaje, ale zazwyczaj między 5,5 a 7,5 to jest taki przedział, więc dosyć mocne piwo. Dzisiaj mamy ze sobą Kicarza. Trzy korony browar Nowosądecki. 16,5, jeszcze nie piłem. 16,5 ekstraktu, 6,7 alko. Ładna etykieta taka, wypukła bardzo. Fajna. Też mi się podobają nowe etykiety tego browaru. Także. Jak wspominałeś na początku, to jest takie piwo, żeby poznać jego historię, trzeba się cofnąć. Tak hen. To bardzo zależy od czasów. Także wracając do historii, korzenie tego stylu sięgają aż 1240 roku i hanseatyckiego miasta Einbeck, które znajdowało się w Dolnej Saksonii. Ale Bawarczycy mówili Einbock zamiast Einbeck. No, nie znam się na niemieckim podobno tak jest języku aż tak dobrze, więc nie wiem, jak to się wymaga. Także. No, w XIII wieku zaczęto ważyć to piwo i było to piwo na początku górnej fermentacji. O dziwo. Chociaż znane jest dzisiaj z tego, jako dolnej fermentacji, jako wariant. Dolnej, ale piwo to było mocno ekstraktywne i ponieważ dużym zainteresowaniem cieszyło się za granicą i było eksportowane zarówno do Bawarii, jak i do Włoch, to żeby znosić trudy dalekie podróży, właśnie był wyższy ekstrakt. I w miejscowości Einbeck jeszcze mieli od dawna stosowano chmiel. Wcześniej nie zrezygnowano z gruitu na rzecz chmielu, więc więcej tego piwa było chmielonego, co też je wyróżniało. I w okolicach tam 1550 roku, gdzie dynastia Wittelsbachów panowała w Bawarii, bardzo sobie podobali ten styl. I niejaki Wilhelm V chciał eksportować piwo do siebie, ponieważ też w tamtych czasach w miejscowości Einbeck miał miejsce dwa pożary browarów. To nie browarów, tam całe miasto się spaliło. W ciągu 10 lat dwa razy miasto się spaliło, więc to wyobrażacie sobie, może być problematyczne, jeśli chodzi o produkcję piwa. Potem przyszły wojny i tak. W 1605 roku Wilhelm postawił browar, który się nazywał browarem brązowym.
gdzie chciał właśnie ważyć piwo w tym stylu. W odróżnieniu od białego browaru, gdzie ważono później tylko piwa pszeniczne, no ale ponieważ na początku te piwa były dalekie od pierwowzoru, jaki był w Einbeck, postanowiono więc sprowadzić piwowara, którym był Elias Pichler. Pochodził on właśnie z Einbeck i był odpowiedzialny za ważenie piwa w tym stylu w Bawarii. Piwo na początku nazywało się Einbeckisch Bier. Potem ta nazwa została obcięta do Einbeck, a następnie do Bock. Właśnie pod tą nazwą piwo jest do dzisiaj. Ale ponieważ początkowo stosowano do ważenia tego piwa przede wszystkim pszenicę, a w Monachium było prawo, bawarskie prawo czystości zwane Reinheitsgebot, to trzeba było nieco zmienić recepturę, przez co podziękowano ładnie pszenicy i przestano je używać do ważenia, a dodatkowo w związku z tym, że w Bawarii posiadano lepszy sprzęt i lepszą technologię, trochę wyżej dolną fermentację, to piwo przekształcono całkowicie, tworząc nowy styl i jest to styl w tej chwili dolnej fermentacji. Z tego, co gdzieś czytałem, w Einbeck prawdopodobnie piwo to robiono głównie zimą, stąd też niższe temperatury podczas fermentacji i trochę czystszy profil tego piwa, więc nawet mimo, że było na drodze górnej fermentacji, być może było zbliżone do tego lagerowego ideału, który mamy teraz. I jeżeli zainteresowała mnie Was historia z tym browarem białym, to odsyłam Was do naszego filmiku o piwie pszenicznym, gdzie z Maciejem Wętowskim omawiamy właśnie historię tego białego browaru i historię piw pszenicznych wywodzących się też z rejonu Monachium. Może przejdziemy do otwarcia butelki, ponieważ trochę zasło w gardle. Także no jest to głównie piwo, powinno być słodowe. Miałem tutaj znowu nieco pierwszy skrzypiec. Zobaczymy. Barwa taka ciemno-bursztynowa, ciemno-miedziana do ciemno-brązowej, ale nie czarnej. Piana powinna być trwała, dosyć obfita, beżowa, zbita, fajna. Kolor jest bardzo ładny, właśnie taki ciemnobrązowy z lekko rubinowymi taką poświatą. I faktycznie jest klarowne to piwo, bo powinno być klarowne, jak na lagera przystało. Zróbko to co? Zróbko. Aromat, jak przystało na koźlaki, jest mocno słodowy. Jest taka główna. Pierwsze skrzypce gra tutaj słód. Jest mocno wyczuwalne, są takie nuty melanoidowe, wynikające właśnie z dłuższego gotowania, z zacierania wykopcyjnego. Mamy dużo z związków reakcji Maillarda. Skórka chleba, taki razowy wręcz, troszkę pumpernikiel. Bardzo, bardzo chlebowe takie aromaty. Jak jest piwo trochę dłużej leżakowane, tutaj jeszcze nie jest to tak wyraźne, to się pojawiają nuty czerwonych owoców, czerwonych suszonych owoców, jak śliwka, wiśnia, rodzynki czy czerwone drzewa. Bardziej mi się wydaje, jest, częściej występuje właśnie w dobrym boku niż w złym boku. Nie ma dosyć czysty profil też tu jest. Tak. W wersjach jaśniejszych podobno dopuszczalny jest posmak i aromat chmielu, ale no chmiel ma tu tylko kontrować goryczką to, żeby piwo nie było zupełnie słodkie, więc nie jest wyczuwalny. Jeżeli by się pojawiał, to byłby taki chmiel, że tak powiem, szlachetny, kontynentalny, czyli jakieś nuty ziołowe, kwiatowe, czyli że jakieś takie korzenne. Często też w tym piwie bardziej alkoholową goryczkę się spotka niż właśnie na chmielu. Alkohol, jeżeli wyczuwalny, to na niskim poziomie i raczej w charakterze takim likierowym powinien występować. Średnio wysoko. W smaku bardzo podobnie jak w aromacie, czyli też razowy chleb, pumpernikiel, skórka ciemnego chleba, taki lekko przypieczony tost. Co ważne, w koźlaku nie powinny pojawiać się nuty palone, prażonego jęczmienia, to nie jest domena tego piwa.
też nuty karmelowe, niby są dopuszczalne, ale nie powinny być. Czekolada też jest taka wątpliwa, raczej się nie powinna pojawiać w tym piwie. Piwo dość słodkie, pełne, ale finish jest taki... Tak, średnio wysoka pełnia, bym powiedział. Że... Tak, średnio wysoka pełnia. Jest pełna, ale nie jest zalepiające. Nie jest zalepiające, ale fajnie, może lekko rozgrzewać po przełknięciu. No, ale finish taki jest. Tak, alkohol jest na nieco wyższym poziomie, ale finish jest taki właśnie idzie w stronę półwytrawnego. To nie jest, mimo że piwo jest słodkie, to ono nie jest zalepiające i ten finish jest wytrawny. I w ustach utrzymuje się posmak taki właśnie chlebowy, bardzo przyjemny. Właśnie mi się kojarzy bardzo z taką spieczoną skórką od domowego jakiegoś żytniego chleba. Jak się tak trochę bardziej przyrumieni. To właśnie jest ten, dokładnie ten posmak dla mnie. Dużo ludzi mówi, że nie jest to zbyt interesujące szczepienie, ja jednak lubię co jakiś czas. Dla mnie koźlak się nie nudzi. To jest piwo, które jest bardzo fajne. Jest dosyć mocne, więc to nie jest takie piwo, którego można pić bardzo dużo. Ale nie nudzi się, mimo że jest klasyczne, mimo że nie ma żadnych fajerwerków od chmielu, to i tak bardzo dużo się dzieje. Jest przewspaniałym stylem. No. Jak podchodzi ci? Bardzo fajnie. Bardzo dobre piwo. Jeśli chodzi o produkcję, to... Słody głównie wanadyński melanoidynowy. Czasem dodaje się minimalnie karmelowego, ale w bardzo niewielkim stopniu. Można dać czekoladowy do koloru, tylko jeżeli chcesz bardzo czekoladowy, ale bardzo niedużo. Droższe, głównie czyste, żadnej fermentacji. Takie, które nie wnoszą nam żadnych estrów, taki prosty profil fermentacji lagerowej, żeby tam nie było nic takich smaków drożdżowych. Wiele kontynentalne, głównie niemieckie. Tak, na przykład SAS albo coś w tym stylu. No i jak chodzi o zacieranie, to często stosuje się, znaczy zawsze stosuje się długie gotowanie, zacieranie dekokcyjne. Chociaż w obecnych czasach już dekokcja coraz rzadziej, ponieważ jest droga, dlatego właśnie się stosuje słody melanoidynowy. No i fermentowanie i leżakowanie jest w miarę niskich temperaturach. Co przy dzisiejszej technologii nie jest problemem, no ale kiedyś ważono te piwa głównie zimą, żeby utrzymać niskie temperatury podczas fermentacji. Także podsumowując. Koźlak wywodzi się z Niemiec, z miejscowości Einbeck, później z Monachium, on tak wędrował sobie, się przeniósł, że tak powiem. Na początku górna fermentacja, potem dolna fermentacja, więc w tej chwili jest to ciemne, takie mocno słodowe, treściwe piwo dolnej fermentacji. Nie pomylcie się, obecnie z dolnej fermentacji. I raczej tam nie wyczujemy chmielu, jest dosyć słodkie, takie mocno słodowe, ale z wytrawnym, takim półwytrawnym finiszem. Bardzo przyjemne, idealny food pairing to jest jakaś gouda, jakieś mięsa marynowane, fajnie łagodzi pikantność, jakiś właśnie żeberek takich ostrych, do wieprzowiny pasuje, bardzo podbija, fajnie wędzone potrawy, ten bukiet aromatyczno-smakowy z tego piwa. Mi pasuje prawie zawsze, bo bardzo lubię koźlaki. Jeśli chodzi o szkło, no to albo jakiś snifterek, albo prosty kufel lub szklanka, to nie jest jakieś tutaj mocno restrykcyjne. Są szkła do koźlaków, które przypominają rogi i tak dalej. O, nie wspomnieliśmy o tym, że bok to po niemiecku koza. Tak, stąd właśnie, się wziął. To akurat jest koń, więc troszkę niefortunnie, ale zazwyczaj wizualizacją na etykietach koźlaków wokół są kozły. Więc to jest fajne, zawsze jest jakiś taki koziołek albo wspinający się na kufel, albo wystający z kufla, albo pijący z kufla, różne takie wariacje na temat pijących lub szalejących kóz. I tym pozytywnym akcentem, szczęśliwymi kozami, będziemy chyba kończyć ten odcinek. Zapraszamy na grupę Piwny Przewodnik. Tak, zapraszamy na grupę Piwny Przewodnik. Zapraszam do polubienia naszego kanału. Subskrybujcie, wciskajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, co jest zgrane. Zachęcamy obejrzeć inne tak, odcinki z rany poniedziałek. Polecamy odcinek o pszenicach, zarówno jasnej, jak i ciemnej pszenicy, bo jest tam też dużo o właśnie tym, co się działo w Monachium, o prawie czystości składu. Zapraszamy. Do zobaczenia w kolejnym poniedziałku.
Na razie.